mamy kilkukilometrowy nowy odcinek, bardzo ważny układ komunikacyjny, długo oczekiwany. Kilka kilometrów nie samej drogi, ale też piękne ścieżki rowerowe. Miejsce do rekreacji, komunikacji, do tego, żeby mieszkańcy też w bezpieczny sposób i zdrowy sposób podróżowali do zakładów pracy, które się tutaj znajdują. To takie miejsce w województwie, które tętni życiem, świetnie się rozwija gospodarczo i mamy nadzieję, że ta nowa droga, ta obwodnica posłuży do tego, żeby jeszcze intensywniej wykorzystać potencjał tego fragmentu naszego województwa. Jeżeli mówimy o długości inwestycji, to jest ponad 7 km. Mamy to drogę klasy G, czyli jednojezdniową, dwupasową drogę. Każdy pas ruchu ma 3,5 metra. Wzdłuż całej inwestycji jest wbudowana bitumiczna ścieżka rowerowa, która komunikuje istniejące układy ścieżek rowerowych, które tutaj istnieją. Koszt inwestycji zamknęliśmy się kwotą 50 milionów. Był to projekt realizowany w trybie projektu i buduj, czyli wykonawca miał powierzony zarówno etap projektowy, czyli musiał wykonać dokumentację techniczną, uzyskać decyzję z RIT i po jej uzyskaniu zrealizować tę inwestycję. I od marca 2019 roku do dzisiaj, kiedy oddajemy, czyli grudzień 23, czyli grubo ponad 4,5 roku ta inwestycja trwała. Co najistotniejsze, to ta droga została wybudowana z pieniędzy europejskich i spotykamy się z mieszkańcami ziemi lubuskiej w bardzo różnych sprawach i budujemy oczywiście drogi, ale także realizowane są inwestycje, które dbają o na przykład zdrowie, jak chociażby szpitale czy hospicja. Więc to pokazuje, jak Europa jest wrażliwa, jak te wartości europejskie są nam bliskie i dzięki nim jak zmieniamy naszą rzeczywistość. No jest pięknie, kolorowo pomalowane wszystko, także tylko cieszymy się bardzo, bo reprezentuję Stowarzyszenie Cyklistów Rowerowy Babi Most. Bardzo się cieszymy z tego, że będziemy mogli jechać dalej bezpiecznie, fantastycznie. Dziś jest wielkie święto dla całego regionu, nie tylko dla naszej gminy Babi Most, ale i myślę, i Wąszynek, i na pewno inne miejscowości. Ponieważ tutaj jest duży zakład IKEA, który zatrudnia ponad 2000 ludzi. Drugi zakład jest w Babimoście, 800 osób zatrudnia TFP. Wszyscy, co tam pracują, to zabiegali o to, żeby to połączenie było bezpieczne i szybkie. Te drogi, które w tej chwili są te stare jeszcze przez miejscowości Szlastawa, Kosiecin, Podmokle, no niestety, ale przy dzisiejszym ruchu ciężkim taborem nie spełniają swojej roli, ponieważ mieszkańcy bardzo często zgłaszali, że w nocy są budzeni, bo bardzo często właśnie te tiry jeździły w okresie nocnym i trzeba było ten towar rozładować i znowu z powrotem wracały. A teraz mamy ten szczęśliwy dzień, że możemy oczekiwać, że to wszystko już za nami, że nie tylko będzie bezpiecznie jechać, ale będzie też dla tych mieszkańców dobrze. Oprócz tego zakładamy, że te zakłady będą się nadal rozwijały lub też powstaną nowe.